Dzień dobry Państwu, mamy sobota, 5, godzinę mamy 10:56, można powiedzieć, bo troszkę mój zegareczek się spieszy się, to 55, mamy ciężko mówić, z tego powodu, że następnego dnia łóżko puste, Dzior jest! Czemu tu nie przychodzi? Ja bym zrobiłem, ja nie wiem. Pewnie, że powiedział i mylu nie mówicie, że ja jestem męczennik, tak. Jak ten Chrystus, Król Zbawiciel, męczennik z męczenników. Jak Niemajor, to inne ludzie męczą. Meksykano, Ewka, kuriewka ta, że wypisuje wszędzie na mnie, trzeba mnie w poniedziałek rozwozić pisma na ją, że mnie tak nęka, gdzie tylko... O, zaraz się potopnie. Kto ją tylko kłamliwie nauczy, poduczy, zaraz ona za telefonik. Gdzie? Białystok. Taki departament. Dlaczego wy to robicie? Ale przyjdzie i na was kara Boża. Będziecie bez ziarna, bez zboża. Głód będzie. Wojny będą. Tak? A wtedy się opamiętacie, co 7 mil ludzka stopa będzie. A stopa 7 mil to bardzo dużo kilometrów to jest. I człowiek człowieka będzie szanować wtedy. Człowiek człowieka będzie szanować, dbać, kochać, niby nie znęcać się, niby nie wyzywać. Niby nie lać po twarzy, nie będzie dokurzyć, tylko uklęknie i będzie całować tą stopę, że zobaczył. Że zobaczył odcisk nogi na ziemi. Uklęknie na ziemi i będzie całować. Tak, szanowne państwo, kochani moi, co ja mam robić, pytam. Dlaczego ty, Wojtku, tak robisz, majorze? Dlaczego? Dlaczego? Powiedziałem tobie. Dlaczego? Chyba nie jest zimno w domu. Palę, przynoszę, rąbię. Już nie zapieram cię do rąbania, do noszenia węgla. Ile sił jeszcze będę miał nosić, rąbać? Sam, piłować. Wróć. Proszę ciebie. Z całego serca, z całej duszy, proszę ciebie. Wróć! Czeka na ciebie twoje łóżko! Twoje łóżko czeka! Wróć! Wróć! Czy ja mam chodzić i szukać w takim śniegu? Ciebie? Ja ciebie znajdę! Ja ciebie znajdę! Po co ty tam gdzieś siedzisz w lesie czy nie? Po co? Na co? Dlaczego ty to tak robisz? Po co ty znęcasz się nade mną? Co ja tobie zrobiłem? Że tobie dom daję? Tak daję, dałem sobie, a ty tak wykarczasz. Słuchasz Meksykana? Słuchasz jego? Wroga tego? Dlaczego ty tak robisz? Dlaczego słuchasz innych, którzy ludzie też umieją znęcać się nade mną. Równie wyzywają jak ciebie, tak i mnie. Dlaczego to robisz? Dlaczego to zgodzi nie żyje ze mną? Dlaczego? Powiedz! Dlaczego taki jesteś? Dlaczego to nie chcesz pomagać? Dlaczego to
Pan Bóg powiedział, żyjmy w miłości, w zgodzie, razem. Miłujmy się, bracia, Pan Jezus powiedział. Jak ja was umiłowałem, to nie moje słowa, to Boga słowa. Pana Jezusa, Matki Wszechświętej. Dziś będziemy znowu dalsza część, nawet przyjedzie samochodem, wsiądziemy w samochód, pojedziemy, będziemy szukać. Zacznę szukać od Choroszczy, od szpitala psychiatrycznego, a skończę na innych szpitalach. Cały dzień będę jeździć, cały dzień będę szukać. A muszę znaleźć jego. Muszę znaleźć. Z tego powodu, że musi on wrócić tu, bo tu jego miejsce. Tu jego dom. Tak jak mój, tak i jego. Tu jego dom. Nie na podwórku. Nie w lesie. Nie w jakim szałasie. Ale tu. Jeszcze raz zajdziemy na komendę trójkę. A może na miejscu podjedziemy, zgłoszę jeszcze. Będę wszędzie jeździć. Wszędzie będę zgłaszać. Poszukowałem pismo nawet zdać na miejscu. Jeszcze niekończone pismo. Muszę kończyć pismo, pisać. A żeby natychmiast zaczęli poszukiwać jego. Żebym był tu. Może ktoś jego widział. Gdzieś w Białymstoku. Tylko was proszę. Nie oszukujcie mnie. Nie kłamcie, że tam widziałem. A tam jego nie ma, przypuśćmy. Bo nie róbcie tego, bo to nie jest żarty. Żeby z waszej rodziny ktoś tak poszedł, jakiś kolega, koleżanka, czy coś, to żeby tak zaginęła i tak ktoś żartował. Też byłoby niedobrze, ale ja bym nie żartował, bo to nie jest żarty. Jeżeli człowiek ginie, umiera, to nie jest żarty. Trzeba jemu wyciągnąć, podać rękę, tak jak ja robię. I ja bardzo proszę was, nie śmiejcie się, nie wyzywajcie mnie, majora, tylko normalnie. Możemy razem współpracować, razem żyć w zgodzie, tak jak powiedziałem na wstępie. Jak Chrystus Król Zbawiciel powiedział, szanujcie mi się, bracie, jak ja was uszanowałem. Kochajmy się, bracie, jak ja was ukochałem. Tak, to słowa nie moje, to słowo wyższego sędziego, który przyjdzie nas wszystkich sądzić, żywych i umarłych. Tu na ziemi będzie sądzić, tak, na ziemi. A wtedy, tak powiedziałem wczoraj, każdy zobaczy swój grzech na czole. Ja też zobaczę swój grzech, bo też nie jestem święty. Każdy nie jest święty. Każdy ma ten najmniejsze dziecko, rodzi się już pierworodny, ma grzech. Tak, szanowni państwo, kochani, to nie jest żarty. I człowiek człowiekowi nie powinno być wrogiem, tylko być przyjacielem. Być najlepszym przyjacielem, najszczerszym, najuczciwszym. Wyciągnąć rękę, tak jak ja do każdego wyciągnę. Ja jestem człowiekiem innym. Ja jestem człowiekiem takim, który naprawdę chce dla wszystkich pomagać.
chcę dla wszystkich pomagać, chcę objąć wszystkich Polaków, chcę swoje ręce, na swój garb chcę wziąć, dźwigać ten krzyż was, tak jak Pan Jezus dźwigał i poszedł na górę Kalwarię i z góry Kalwarii został tam umęczony, ubiczowany, ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. A teraz obchodziliśmy niedawno, 2018-2019 roku, Boże Narodzenie, Jego narodzinki, Pana Chrystusa Króla, który malutki, maluśki się narodził, a matka Jego, nie tak jak my zapodniamy dziewczyny, bo dziewczyny nie są Matką Boską, normalnymi kobietami. I muszą przyjmować nas ten zapłon. Musi tą iskrę przyjmować, żeby dziecko powstało. A Matka Boska była zapodniona Duchem Świętym. Duchem Świętym porodziła Syna swego. Narodziła ubogie i stajence. Nikt nie chciał z ludzi przyjąć do domu, żeby ja w tamtych latach mieszkał, jak Matka Boska zaszła w ciąży i szła tak. Ja bym otworzył dom swój i powiedział, matko, chodź, co tobie pościelić? Najlepsze prześcieradło dałby, najlepsze kołdro, pierzynę, wszystko, a sam położyłby się na ziemi. Najgorszym miejscem położyłby się, a nawet zerwanutki dzieciątko urodził się. Najlepszy miejsc, a znów nie. Urodził się ubogo, ogrzebali jemu, jego ogrzebali owieczki, krówki, kroniczki, zwierzęta inaczej. A był przykryty czym? Nie kołdrem. A co miał pod główkę? Sianko, sianko. To grówki jedzą teraz. To grówki jedzą, spożywają. I pewnie, że grówki takie są zdrowe i dzięki Bogu. I dzięki Bogu. I to mądre, żeby krowa miała rozum, to by inaczej rozmawiałaby. Naprawdę. Ja was proszę z całego serca. Pomóżcie odnaleźć mnie majora. Pomóżcie odnaleźć mnie Wojtka. Bardzo proszę. Z całego serca was proszę. Z całej duszy was proszę. Pomóżcie. 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 Proszę was. A wam za to wynagrodzi sam Król Zbawiciel Świata. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.